Dziś o słowie, które jest świadectwem tego, co Bóg daje człowiekowi. Tak wiele otrzymujemy od Boga, różnych prezentów, darów, że nie sposób je zliczyć. Na każdym kroku myślę, że jeśli nam wrażliwość podpowiada, to odczuwamy Jego stałą obecność i działanie w naszym życiu. Te dary, które nam ofiarowuje Pan Bóg, są szczególnymi łaskami. Łaska ma przede wszystkim za zadanie nas umocnić, umocnić nas w życiu, w tym, co realizujemy, co staramy się osiągnąć, ale przede wszystkim uzdalnia nas do tego, abyśmy dążyli do nieba. Łaska staje się też dla nas światłem. Otrzymujemy to wewnętrzne światło, które oprócz mądrości i umiejętności daje nam też wyczucie, co jest właściwe. W jaki sposób zrozumieć pewne rzeczy, jakich zadań się pewnych podjąć i w jaki sposób je wykonać. To wewnętrzne światło stanowi o takiej zdolności podejmowania właściwych decyzji, właściwych wyborów, ale też zdobywania odwagi i siły do tego, aby wybrać dobro i pokonać zło. W chwili obecnej dotyczy zawsze łaska uczynkowa, która wspiera i umacnia nasze działanie, a więc Oprócz tego, że stajemy wobec jakiegoś konkretnego zadania do zrealizowania, musimy mieć to przeświadczenie, że Pan Bóg uzdalnia nas też do tego, aby to konkretne zadanie wypełnić. I temu właśnie służy łaska. Umacnia nas, uzdalnia nas, pokazuje nam kierunek naszego działania. Otrzymujemy też inny rodzaj łaski, który byśmy mogli najprościej nazwać charyzmatami, to są dary, które charakteryzuje przede wszystkim to, że. Oprócz tego, że my je otrzymujemy, mają służyć przede wszystkim innym. Zastanawiające jest to, ile razy w ciągu dnia wypełniamy różne zadania, nie podejmując się nawet świadomie współpracy z łaską, a więc z tą pomocą udzieloną przez Pana Boga, aby to zadanie wypełnić jeszcze lepiej, jeszcze doskonalej, aby to zadanie prowadziło nas rzeczywiście do nieba. Na co warto zwrócić dzisiaj uwagę? Myślę, że przede wszystkim na to, że łaska zostaje nam udzielona po to, aby nas przemieniać. I w jaki sposób możemy współpracować z tą łaską? Przede wszystkim przez to, że będziemy korzystali z takimi rzeczywistości, jaką jest modlitwa. Modlitwa, oprócz tego, że jest takim kanałem, który otwiera nas na Pana Boga i na Jego dary, więc pozwala nam je przyjąć, to z drugiej strony też staje się taką okazją do tego, żeby te dary rozwijać w sobie, a więc bardziej świadomie się nimi posługiwać. Szczególną łaską, która jest dla nas płynącą od Pana Boga, to rzeczywistość sakramentów. Sakramentów, które wspierają nas w życiu codziennym, ale wskazując nam przede wszystkim rzeczywistość nieba. Sakramenty są pewnego rodzaju kanałami, dzięki którym spływają na nas potrzebne nam łaski. Jakże często prosimy Pana Boga o różne rzeczy, wymuszając poniekąd troszkę na nim, aby spełnił jakąś naszą prośbę, ale zastanawiające jest zawsze dla mnie to, ile razy mam tak naprawdę świadomość tego, ile darów już otrzymałem i jak je wykorzystuję. Skoro tak wiele Pan Bóg daje mi różnych darów, wspiera moją codzienność, wspiera moje życie, to jak jeszcze bardziej świadomie i otwarcie mogę współpracować z tymi darami, z Panem Bogiem, aby jeszcze lepiej wypełnić swoje życie codzienne, aby dzięki tej łasce, tym darom, uświęcić siebie i rzeczywiście osiągnąć ten ostateczny cel, jakim jest niebo. Dzisiaj chyba warto pomyśleć i zastanowić się nad wrażliwością w naszym życiu. Czy wyczuwamy to działanie Pana Boga, który nas wspiera różnymi darami, czy rozwijamy tą wrażliwość w sobie tak, aby podejmować się konkretnych zadań przy użyciu tych narzędzi? Pomyślcie, czym Was Pan Bóg obdarzył? Jakie dary. Otrzymaliście, jak nimi się dzielicie z innymi osobami, jak te dary uświęcają Wasze życie, jak sprawiają, że Wy sami się przemieniacie dzięki tym darom.